Siema, ja jestem Piotr Knolif i witam was w następnym odcinku na Forlife. Na wstępie oczywiście pozdrowienia i pozdrawiam gracza Szymek. Ta osoba jeszcze tu pisała przed filmikiem. Bajtek69, Skate, Dzida, Axidus i Kłachodro. Kłachodro, dobrze czytam, który dał 200 pelenów, za co mu dziękuję, taki mały donate. No i dzisiaj sobie będziemy testowali Deluxo, właśnie, to jest Deluxo, zapomniałem już tej nazwy. I w ogóle przez ostatnie 4 dni nie było żadnego odcinka. Powinien być jeden odcinek jeszcze pomiędzy tymi 4 dniami, ale niestety nie chciało mi się nic nagrywać, więc dzisiaj się zebrałem, muszę w końcu nagrać filmik, bo nie może tak być, że żadnych filmików nie ma. Na wstępie jeszcze zapraszam do subskrybowania kanału i do pozostawienia lajka pod tym filmem, jeśli ci się spodoba oczywiście. Jeśli się nie spodoba, możesz zostawić łapkę w górę i na przykład napisać komentarz, co naprawić w następnych filmikach. Zapraszam też na Instagrama, gdzie ostatnio się dzieje w sumie dużo rzeczy. Zacząłem tam wstawiać jakieś tam zdjęcia, więc możecie sobie oglądać, co robię poza YouTube'em. No i myślę, że to już tam na tym Instagramie będę zacznę już tak systematycznie wrzucać zdjęcia i różne relacje, żebyście mogli sobie coś oglądać poza YouTube'em, poza moim YouTube'em. Dobra, bez zbędnego gadania zapraszam do oglądania. No i oczywiście testujemy sobie przyspieszenie do 100, 200 i do FOMAXu. Potem oczywiście testujemy, ile kosztują naprawy i czy samochód dobrze skręca i jak się w ogóle sprawuje przy jeździe. Ja sobie już jadę tutaj na tor i widzimy miejsce za chwilę. Dobra, jesteśmy już na takim torze, a raczej autostradzie w Las Venturas. Ten samochód ma FAMAX 250, ale do 250 trochę mu zajmuje, żeby się rozpędzić, więc wybrałem tą drogę zamiast na przykład drogi w Los Santos, tej na 1,4 mili. Więc lecimy teraz w przyspieszenie do 100, więc 3, 2, 1. Samochód w sumie bardzo dobrze przyspiesza. Setka była na ekranie oczywiście. Wam się wyświetla wynik, jaki czas tutaj osiągnął ten samochód. No i lecimy teraz 200 na godzinę, czyli 3, 2, 1, lecimy 200 na godzinę. Pojazd, jak mówiłem, dobrze przyspiesza, za chwilę jest 200 i pyk, było 200. Ja sobie polecę chyba na tamten koniec, żeby było łatwiej, widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy już na końcu tej autostrady i lecimy teraz FAMAX, który wnosi 250, więc 3, 2, 1. Niestety silnik mi przed chwilą zgasł, więc robimy jeszcze jeden test, więc lecimy oczywiście FAMAX, przyspieszenie, więc 3, 2, 1, lecimy FAMAXem. I ten FAMAX wynosi 250, po 220 na godzinę ten samochód już tak trochę zwalnia. Jak teraz widzicie, już trochę zwolnił. Po 240 na godzinę on będzie się ślimaczył normalnie, jak widzicie teraz. Jedzie 200, tam 10, coś takiego. I za chwilę 250? Chyba było. Chyba było 250, na ekranie wam się wyświetla wynik, w jakim osiągnęliśmy tą prędkość. Ja tam postaram się na tym programie do montowania filmów dobrze... pokazać dobrze ten czas, bo w sumie ten samochód bardzo wolno przyspieszał, więc na montażu będzie mi ciężko to złapać, ten ruch tego wskaźnika prędkości, ale postaram się, żeby było to jak najlepiej widać. Dobra, sprawdziliśmy już sobie przyspieszenia pojazdu tego i lecimy teraz do następnego testu, czyli ile kosztują naprawy. Więc ja sobie rozwalę samochód, chyba w sumie mocniej nie mogę, ale sprawdzę, czy lepiej się da rozwalić ten samochód i widzimy się już za chwilę pod mechanikiem. Dobra, jesteśmy już koło mechanika, no i oczywiście sprawdzamy tutaj, ile kosztuje naprawę takiego pojazdu. Wchodzimy sobie do blipa, zaznaczamy wszystkie tutaj akcesoria, które możemy naprawić. Jedna osoba mi pod filmem pisała też, żeby nie zaznaczać karoserii, której się nie opłaca naprawić, bo nic w sumie nie dodaje. Ja o tym wiem, że nic nie dodaje, ale robię to wszystko tutaj, co to się da, żeby test był jak najbardziej wiarygodny. Jak widzicie, może teraz ja tutaj już nie mam Premium Plus, bo już mi się skończyło, więc bez Premium Plus naprawa kosztuje 126 PLN-ów i będziemy czekali minutę 49 za takie części, które teraz sobie zniszczyłem, więc ja sobie to naprawiam i widzimy się za chwilę. W czasie, gdy się nasze Deluxo naprawia, powiem o cenie tego pojazdu. Cena wynosi około 600 tysięcy z tego, co tutaj Daniel mi mówił. Oczywiście, właśnie, Deluxo jest od Daniela, którego pozdrawiam i mu dziękuję. Sorry, że nie powiedziałem tego na początku filmiku, ale zapomniałem po prostu o tym. No więc takie Deluxo możemy kupić z jego, oczywiście, tu wiadomości. Za 600 tysięcy, taką miał przynajmniej ofertę. Mi się wydaje, że trochę więcej jest takie Deluxo warte, około 750 tysięcy, chyba coś koło tego. Ale Daniel powiedział, że 600 tysięcy dostał ofkę, to umówmy się, że te 600 tysięcy jest to auto warte. Jeszcze jak to Deluxo się naprawia, sorry właśnie jeszcze raz za to, że nie było tych filmików teraz, ale postaram się już je częściej nagrywać systematycznie. Powiem szczerze, w ogóle mi się nie chciało nic robić, żadnego YouTube'a nagrywać. Nawet na 4Life'a nie wchodziłem na służbę, bo też nie miałem czasu zbytnio na służbę.
ale teraz postaram się, żeby był czas na służbę, był czas na filmiki i te filmiki byłyby coraz lepsze, co chyba ostatnio mi się udaje. Dobra, nasze deluxe się już naprawiło, lecimy do następnej rzeczy, którą chcę przetestować w tym pojeździe, a jest to, czy dobrze trzyma się to auto drogi. Jak sobie teraz nim tak pojeździłem w sumie i przy maksymalnej prawie prędkości, bo tu maksymalną prędkość jest ciężko osiągnąć, powiem szczerze, jeździłem sobie tak, skręcałem lewo-prawo i przyczepność jest bardzo dobra. Jedyny minus w sumie, jak się tutaj skręca przy tej maksymalnej prędkości, jest to, że strasznie słabo skręca ten pojazd. To jest jedyny minus. Jak tutaj sobie pojedziemy na tym zakręcie, za chwilę tutaj będziemy na tym zakręcie, trzymając w sumie strzałkę, znaczy A, to jest A, przycisk A, ten pojazd tak średnio skręca moim zdaniem. Nie jest to z pojazdów, który jak najlepiej skręca, ale też nie jest źle. Sorry też za moje bełkotanie się, ale ostatnio właśnie nie nagrywałem tych odcinków, więc wyszedłem z wprawy. Postaram się jak najszybciej rozwiązać, naprawić, żeby dobrze wam się to oglądało. Dobra, następna rzecz, którą chcę przetestować w tym pojeździe, to jest driftowanie. Oczywiście wyłączamy silnik i robimy sobie napęd na tył, czyli rear wheel drive, tak to się nazywa po angielsku, nie czytając skrótu. No i włączyłem sobie ten tutaj napęd na tył i moim zdaniem pojazdem się tak nie da zbytnio driftować ze względu na jego słaby skręt kół. Przy większej prędkości, jak już on wyjdzie z zakrętu, to ten pojazd tak średnio skręca moim zdaniem. Co mogliście zauważyć na przykład przy jeździe przy tej maksymalnej prędkości, ten samochód kiepsko skręcał, tak samo teraz w drifcie ten właśnie skręt kół by się przydał większy. Na takie drifty, jakie teraz robię, czyli to takie amatorskie, bym powiedział, da się coś tam zrobić, to no, mi się to nie udało. No ale jak mówiłem, pojazdem się będzie tutaj ciężko driftowało i w sumie to jest ostateczny werdykt ze względu właśnie na jego skrętku. No i też te koła boksujące mają trochę za małą moc i ten pojazd się za szybko rozpędza, więc za szybko nabiera prędkości, koła mają potem większą przydatność, no i drift się w sumie nie udaje. To by było chyba na tyle z testowania tego pojazdu. Wszystko już mam nadzieję, że omówiłem. Mam nadzieję, że też nie zapomniałem o wszystkim. Dziękuję za wszystkie donaty, które ostatnio doszły. Oczywiście lista donatorów jest nadal taka, jaka była, więc jeśli chcecie dojść do donatora i pojawić się w liście do top donatorów, możecie zajrzeć pod filmem, jaka jest próg, jaki jest minimalny, żeby dostać się na listę top donatorów i możecie dać takiego donata. Oczywiście najlepiej jakbym był na serwerze, wtedy tego donata zauważę, bo jak na przykład nie jestem na serwerze i dacie mi na przelew na konto bankowe, to zazwyczaj nie zauważam tego. Ja wam dziękuję za oglądanie, zapraszam jeszcze do subskrybowania kanału, do wbicia na Instagrama, którego macie linka w opisie, no i też zostawienie followa tak zwanego na tym Instagramie. Będę bardzo wdzięczny i się cieszył, że kurde, będziecie obserwowali mojego Instagrama. Ja was żegnam i do następnych odcinków. Cześć!